Co przedstawiają malowidła? No te malowidła, które na razie odnaleźliśmy, przedstawiają fragmenty pejzaży. Jeden jest na pewno zimowy, drugi jeszcze nie wiemy. Ale to było uzupełnienie dekoracji głównej. Zawsze najważniejsza dekoracja była na strofie. Ten strop został rozebrany, więc to już nie wiemy, nie zobaczymy. Natomiast wiemy, że przedstawiał cztery strony świata i cztery monarchie, oczywiście należące do domu Habsburgów. Więc te przedstawienia jakoś to musiały uzupełniać. No, znamy też funkcję tego pomieszczenia, to był teatr, więc spodziewałbym się tutaj jakichś związanych z teatrem rzeczy. Na razie ich nie mamy, więc jesteśmy tutaj przed dużą zagadką, zwłaszcza, że nie ma opisu żadnego tej sali XVIII-wiecznego, więc jak gdyby wszystko przed nami. Wiemy już, że przynajmniej na dwóch ścianach są malowidła, czy jeszcze coś może zostać? No nie, wiemy, że są na bardzo wielu ścianach, ale wiemy to tylko fragmentarycznie. Mhm. Te dwa są najbardziej odsłonięte, te dwa fragmenty, ale jest trzeci tam w strefie wyjściowej. No i widzimy też, że malowidła te sięgają aż prawie do tego rozebranego sufitu, więc dość wysoko. Można też sobie wyobrazić, jak wygląda Leopoldina. To musiało być mniej więcej w ten sam sposób. Zwarta kompozycja obejmująca ściany, sufit i tak dalej. No, przy czym tego sufitu nie mamy, bo jest zrobiony na nowo w XIX wieku. To było zaskoczenie? Tak. Aż tego to bym się nie spodziewał. Myślałem, że będą może jakieś kwiatki, może jakieś resztki dekoracji, ale raczej nie sądziłem, że będą w ościeżach okien. Myślałem, że będą na takiej ścianie, która przylega do klatki schodowej, bo ta była najbardziej zabezpieczona. Tam na razie nic nie znaleźliśmy. Rozumiem, dziękuję bardzo. Bardzo proszę.